Jan Węgierski, MMA.pl, jesteśmy z panem Jackiem Murańskim na gorąco po ceremonii ważenia. Po ceremonii ważenia, w której na państwa face to face działo się bardzo, bardzo dużo. No tak. Wbrew temu, o co prosił Paweł Putyniu-Żwiakow. Czyli podszedł do mnie na backstage'u i mówi, słuchaj, zróbmy face'a takiego dynamicznego, nic się nie obawiaj, nic nie będzie, zróbmy to po sportowemu, niech młodzież widzi. I ja, stary, a głupi, mu uwierzyłem. No. No, zapomniałem, że przecież to jest wychowanek Marcina Najmana. No, latającej świni Najmanowi bym nie uwierzył, a temu uwierzyłem. No uśpił moją czujność, no, mój błąd. No właśnie, czyli rozumiem, że mimo tych animozji, mimo tych w zasadzie rękoczynów, które pojawiły się na wcześniejszych programach, mimo wszystko był pan zaskoczony, że taki cios, takie odepchnięcie wyprowadził Paweł Jóźwiak. No byłem zaskoczony, zresztą no, widać było po efektach. No to... Mocne to było uderzenie, czy bardziej tutaj pozycja była nie do końca przygotowana? Żadnej pozycji nie było, no przecież bym zblokował się na nogach, jakbym wiedział, że cokolwiek grozi, podniósłbym gardę, nie miałby szans. Postanęliśmy normalnie z otwartą przyłbicą. No cóż, no potem widziałem, że się troszeczkę tam się rozjuszył. Nie chciałem reagować nerwowo od razu, bo wiadomo, że jestem na wyjeździe. Ochrona jest jego, więc tutaj byłem podtrzymywany. Ale podpuściłem i mówię, tak, uderzyć go z piąchy nie uderzę, ale trzeba go jakoś upokorzyć. No i dostał taką odwrotną dziwkę, wszedł w zasięg, więc wyczekałem go sobie. No, dostał po prostu adekwatnie do sytuacji normalnie. Kogoś, do kogo mam jak minimalny szacunek, nie zdzieliłbym z odwrotnej płaskiej, tak? Jak dziwkę, no. No ale on zasłużył na to, po stokroć zasłużył na to, no. No myślę, że tego nikt się nie spodziewał. Generalnie zastanawiałem się, czy to była chęć niezrobienia kontuzji Pawłowi Jóźwiakowi, czy to była właśnie chęć upokorzenia i raczej to drugie. To była racjonalnie wyważona chęć upokorzenia go. No bo kto ma trochę orientacji życiowej, to wie, że no, nie ma nic gorszego niż taką odwrotną dziwkę wyłapać. No, pomyślałem sobie, bo chwilę to sobie przeanalizowałem, co tu się w ogóle zdało. No, oczywiście miałem przez te parę sekund wielkie pretensje do siebie, mówię, ale jak go tutaj przynajmniej wyrównać tą sytuację, jak go tutaj jakoś postawić w właściwym świetle, czy jako dziwkę przed całą Polską. No i poczekał, podszedł, bo się rozchulał się strasznie, ale w tym wyczekałem, podszedł, wyłapał, wszystko. No i więcej dowiemy się już jutro, natomiast chciałem zapytać jeszcze o ten trening medialny Pawła Jóźwiaka. Czy pan trochę się przygotowywał, przyglądał, analizował trochę, czy widzi pan lepszą wersję Pawła Jóźwiaka? Tak, przyglądaliśmy się z trenerem. Ja powiem tak, ja nie widzę lepszej wersji Pawła Jóźwiaka. Można się tam śmiać z jego niepokracznych ruchów. Wszyscy, którzy z nim walczyli, leżeli. Każdy był... Najman miał knockout, knockdown, Boxdel miał knockdown, ja miałem knockdown. Więc każdy miał knockdown z nim, więc ma tą prawą, faktycznie wyrzuca ją tak nieporadnie, ale ona trafia. Tyle tylko, że ja jestem lepszą wersją siebie. Mam 102 kg, wtedy ważyłem 92, chyba czy 93, on waży 103 kg, więc ja już czuję to, czuję tą fizyczność. Ta fizyczność jest na równo. Plus dodatkowo jeszcze ja mam adoptowany tlen na te 102 kg, czyli ja wróciłem do swojej właściwej wagi. I no co mogę powiedzieć? No właśnie, często te pokraczne ruchy są niebezpieczne. Czasami dużo osób uważa, że najgorzej się walczy z osobami, które walczą tak nieszablonowo. Tak. Dlatego ja się nie śmieję z tego. Byłbym ostatni, który by się teraz śmiał. Śmiałem się przed pierwszą walką z nim. Teraz nie lekceważę, nie śmieję się. Jest to nieprzewidywalne, ale jakby zobaczycie jutro. Pierwsza runda, ciężkie KO. Znajdzie się sposób na to. Okej, to jeszcze zapytam o osobę, która najbardziej pana kibicowała z trybun, czyli Don Casio Życiński. Rozumiem, że pan też Casiuszowi kibicuje, bo był bardzo głośny, bardzo żywo reagował na pana sesję z Pawłem Jóźwiakiem. Ja bardzo kibicuję Casiuszowi. Nie wiem, coś zdaje się, że walka wypadła, tak? Coś tam się dzieje? No, zobaczymy. Soroko nie pojawił się na ceremonii. Ale będzie miał walkę zastępczą, tak? Będzie coś... Tego jeszcze nie wiadomo. Chyba z tym... Na razie jest poszukiwanie Adama Soroko i staranie się jednak mimo wszystko doprowadzenia do tego pojedynku. Aha, bo nie, bo zrozumiałem, bo robili face to face z Wielkim tym, no i myślałem, że jest jakaś walka. Chyba tak raczej. To też by fajne było. W boksie? No obaj są pięściarzami.
Nie, myślałem, że zestawienie jest, dlatego nie jestem w temacie. Myślałem, byłem przekonany, że jakaś rezerwowa sytuacja. Nie. To na razie było tylko i wyłącznie na potrzeby promocji, na potrzeby show, ale jeszcze oczywiście takiej walki na razie przynajmniej na tą chwilę nie ma. Ale chciałem właśnie zapytać o tą walkę Wielkiego Bud z dwoma przeciwnikami. Pan jako też osoba, która trenowała Krav Magę, która też miała okazję toczyć pojedynki, oczywiście nie w ringu, ale gdzieś tam na ulicy z większą ilością przeciwników. Jak pan uważa, co powinien zrobić Wielki Bud, jak do tej walki się przygotować? No, się wiele razy bił pewnie, nie z jednym przeciwnikiem. Ale jest to trudne, no przede wszystkim złapać koncentrację, skupić się na... Nie, stanie plecami do siatki. Ma to ogromną przewagę, doświadczenia, siły. Nie, no myślę, że to będzie tak wyglądało, że stanie plecami do siatki. Właśnie, gdyby pan walczył z dwoma przeciwnikami, to jakby ten pojedynek właśnie mógł wyglądać? No ja jestem... Chociaż dobrze, ja inaczej, ja bym stanął plecami do siatki, bo jestem dużo lżejszy. On jest potężny, no to myślę, że wiecie, w jednego z nich wyeliminuje, no. Szybki knockout na jednym... Tak, może być na szybkim, wtedy będzie szanse się wyrównają jeden na jeden, no. Bo to jakby inna sytuacja jest, bo to oni mieliby nade mną przewagę, bo to też są duże chłopy. Mhm. Jakby ja bym się starał bronić pod siatką ze swojego punktu widzenia, ale on ma taką masę, jakby tą siłę eksplozywną, że jest w stanie szybko wyeliminować jednego z nich, a potem już to... A czy gdyby padła jakaś propozycja oczywiście dostosowanych przeciwników, to chciałby pan taki pojedynek z dwoma przeciwnikami stoczyć? Już na takich sportowych zasadach? Znaczy jest szykowany, dwóch na dwóch jest szykowany dwóch. Pojedynek. No, ale można zostać wtedy dwóch na jednego, jak sytuacja się... To odpowiadając na to pytanie, wtedy można zostać dwóch na jednego, tak. Widziałem, że w szatni jest pan z Nathanem Marconiem i z Kasiuszem chyba, jak teraz tak patrzyłem. Rozumiem, że kibicuje pan również Nathanowi w tych pojedynkach z Bagietą czy z Jasiem Kapelą. Paradoksalnie kibicuję Kapeli w walce z Bagietą, ale tylko po to, żeby Nathan mógł odzyskać sympatię widzów, albo zyskać sympatię widzów, albo jeszcze większą sympatię widzów, żeby doszło do walki Nathana z Jasiem Kapelą. Myślę, że wtedy ta racjonalna część Polski nosiłaby Nathana na rękach. Czyli rozumiem, że chciałby pan, żeby wygrał Nathan ze względu na sympatię do Nathana, czy braku sympatii do Jasia Kapeli? Jedno i drugie. I tak zostawmy. Panie Jacku, nie zajmuje więcej czasu. Powodzenia na jutrzejszej walce.